Reksio i UFO! Siemanko, witam was wszystkich w nowej serii. Serii z gry Przygody Reksia. Gra się zwie Reksio i UFO. Jest to druga część przygód naszego bohatera, czyli Reksia. Nie ukrywam, że jestem nieco już taki... Znaczy... Nagrywam to już któryś raz i nieco mi emocje opadły. Niemniej jednak to nie oznacza, że nie chcę nagrywać tej gry. Oczywiście, że chcę nagrywać. W końcu to jest gra, z którą mam wielki sentyment i naprawdę chcę mi się nagrać coś właśnie z tej gry. Czyli to, jak przechodzę. I oczywiście paplam coś do mikrofonu, jakieś, nie wiem, bzdety, chociaż tak naprawdę w tej grze także są śmieszne momenty. Nawet bez mojego komentarza. Epizod drugi, przygotowania. I żeby było łatwiej mi, będę to nagrywał, już mówię po raz trzeci to. Wy tego nie słyszeliście, to ja mówiłem po raz trzeci w sensie, że wcześniej nagrywałem. Bo tak się składa, że Fraps tego w ogóle nie nagra. Tego muszę używać inny program, a tego programu jeszcze nie do końca ogarniam. I jeszcze mam problemy, więc czasami mnie po prostu denerwuje jeszcze ten program. I będę to nagrywał misjami, to znaczy epizodami, jak tu mówił narrator. I po każdym epizodzie po prostu będę przerywał i wyjdę po prostu z gry i muszę zobaczyć, czy to nagra, bo zauważyłem, że jak wychodzę z gry albo po prostu ją minimalizuję, to coś program do nagrywania psuje się i muszę po prostu, nie wiem, kompa na przykład wyłączać. Nie wiem, nie ogarniam jeszcze do końca tego programu, więc po prostu tak będę robić, że nagram epizod, wychodzę z gry, patrzę, czy nagrało się pięknie, jest, wchodzę w grę. I kolejny epizod zaczynamy. I tak właśnie będę to nagrywał. Co do innych epizodów, oprócz Reksio i UFO nagram jeszcze Reksio i Czarodzieje. Nie wiem, czy po tej grze, jak ją przejdę, nie wiem. I nie pytajcie mnie, czy inne gry będę nagrywał, bo tylko te dwie przeszedłem gry. I do nich mam sentyment. Także jeżeli ktoś chce inne zobaczyć gry, to po prostu musicie kogoś innego poprosić. No trudno się mówi, ale dobrze, nie paplając, zaczynamy. I tutaj mamy taką fajną opcję, jaką rozpocznij jest... Rozpocznij grę od początku. Właśnie. Czy na pewno chcesz zacząć grę od początku? Nie. Nie mam zdania. No jak to nie masz zdania, Reksiu? Oczywiście, tak. Że tak. I tutaj mamy filmiki, to od razu przyspieszę. I chciałbym przeprosić za długie ładowanie, bądź problemy z dźwiękami. Hej, Reksio spał bardzo niespokojnie. Męczyły go koszmary. Ocknął się nagle i stwierdził, że coś dziwnego dzieje się dookoła. Przeczucie nie myliło go. Niestety ja mam na płycie grę, to nie jest jakaś wersja elektroniczna, a płyta jest dość wiekowa. Na podwórku działy się rzeczy, jakich świat dotąd nie widział. Świat dotąd nie widział takich rzeczy. Śpię sobie nagle. Proszę ciebie smacznie, aż tu nagle budzę się i patrzę. Wsiu, bziu, jacyś kokosmici zakradli się do kukurników. No to wybiegam i nie wiem, co robić dalej, koko. Teraz możemy iść tam. Oczywiście, jeżeli nic nie będziemy robić... to tylko zły sen? To nasz kurczak dalej będzie gadał. Ja na niego mówię, kurczak Reksio mechanik. Reksio spojrzał w niebo i naliczył aż 20 zbliżających się spotków kosmicznych. Powstrzymam je, pomyślał. Tylko potrzebna mi jest jakaś broń. I tutaj mamy trzy rzeczy do wyboru. Pierwsze są grabie, druga rzecz to wiadro z wodą i trzecia rzecz wór buraków. Tutaj możemy na przykład grabie... Tylko, że to nic nie robi. To jest podpucha.
po prostu wylewamy wodę w UFO, ale tak naprawdę sami siebie oblewamy. I tutaj nam jest potrzebny worek pełen buraków. Reksio chwycił worek pełen buraków. Dokładnie. No i tutaj jest taka sprawa, że strzelamy sobie w UFA, czy też spotki kosmiczne, jak zwał, tak zwał. I chronimy się dzięki zadaszeniu naszych kurników. I to jest tak fajnie zrobione, a raczej zawsze się tak fajnie działo, że za każdym razem jak nagrywałem, to dopiero za drugim podejściem udawało mi się. To zawsze mnie UFO trafiło. No i tutaj jest taka sprawa, że nie może nas trafić, bo jeżeli nas trafi... Jeżeli nas trafi, to będzie kicha. I tutaj też pasowałoby, żeby za dużo tych UF nie było, bo coś wtedy nagrywanie przycina. No ale jak widzicie, nie jest trudno. Aczkolwiek gdy ja byłem, może nie brzdącym, ale za kogoś... Aj, nie udało się. Ale za kogoś... I tak oto nasz dzielny pies dał kosmitom bombę. Narrator mi przerywa. Za kogoś, kto chodził do podstawówki, więc dla takiej osoby to jest dość troszeczkę ciężkie, ale gdy ktoś już dłużej gra, to nie. Przepraszam. Uciekali, aż się za nimi, że tak powiem, kukurzyło. Że przerywam. Niestety, moja młodsza siostra Angelika została uprowadzona przez obcych. No nie wierzę. Uprowadzona przez obcych? To dranie. Mnie uprowadzili całą wioskę czarnych kur. Przekopałem się pod całym oceanem, żeby wam o tym powiedzieć. Bo tak sobie myślałem, że skoro pies dał sobie radę z piratami, to może też poradzi sobie z kosmitami. Reksio stanął przed nie lada dylematem. Podróż w kosmos wydawała się szaleńczym pomysłem. Ktoś jednak musiał uratować porwane kury. Ach, Angeliko Koko! Najpierw zabrali mi brata, bliźniaka, jednojajojowego, mojego małego Kornelka, a teraz zabrali mi ciebie. Naprawdę? Naprawdę gotów jesteś polecieć za nimi w pościg? Unieść się wysoko ponad ziemię? Polecieć w kosmos? Pozostał tylko jeden problem. W jaki sposób Reksio miałby polecieć w kosmos? No właśnie, właśnie. Dajcie mi jakieś 2 godzinki na wynalezienie odpowiedniej technologii i przygotowanie projektu kosmicznego w wajchadłowcach. Okej, no to sobie poczekamy. Moduł transgalaktyczny. Aha. A kimże może być Kretes? Dobrze, nie. O, słabo wygląda. Chyba nie było go w pierwszej części, z tego co mnie pamięć nie myli, bo grałem tylko w demo. Kleimy napęd, może warpowo-zbożowy. Reksio ziewa. I na koniec obwiążemy wszystko z sznurem jonowym. Panowie, kończyłem projekt. Będziemy potrzebować kilku przedmiotów. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to za godzinę będziemy gotowi do startu. Reksiu, zapraszam cię do warsztatu. Okej, i możemy tutaj teraz wejść w 3 miejsca. Ale co będę robił dalej, to zobaczycie wkrótce. Ponieważ ja tutaj wchodzę w menu, które się dość długo ładuje. Niestety płyta wiekowa. Także, tak jak mówiłem, robią taką sekwencję i widzimy się w kolejnym odcinku z przygód Reksia, czyli Reksio i UFO w 2. epizodzie. Także do usłyszenia, na razie.